Szczęść Boże. Witam na naszym trzecim spotkaniu. Zgrzeszyłem i jestem oddalony od Boga. To był temat poprzedniego spotkania. Staraliśmy się dotknąć tajemnicy naszego grzechu, ale nie po to, żeby się tą prawdą zdołować, ale po to, żeby ta prawda nas wyzwalała i prowadziła nas do tego, który jest w stanie nas uwolnić od tego brzemienia naszego grzechu. To dotykanie tej tajemnicy grzechu też nam pokazało, że grzech nie jest tylko złamaniem jakiegoś przepisu, jakiegoś prawa czy przykazania, ale grzech przede wszystkim jest zerwaniem więzi. Zawsze każdy grzech uderza w relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze mną. Jeżeli myślimy o tej więzi z Panem Bogiem, to grzech w gruncie rzeczy jest odrzuceniem miłości Pana Boga. Człowiek po popełnieniu grzechu, tego pierworodnego, i później tych grzechów naszych osobistych, jest w takiej dramatycznej sytuacji, ponieważ jest oddzielony, oddalony od Boga i nie jest w stanie sam o własnych siłach powrócić do źródła życia, które jest w Bogu. Dzisiaj mamy trzecią katechezę, Jezus mój Zbawiciel. Bóg od samego początku ma plan na nasze zbawienie, już w Księdze Rodzaju, od razu po upadku Adama i Ewy słyszymy o tym, że Bóg pragnie przywrócić nam tą radość i jedność z Nim. I kiedy patrzymy na całe Pismo Święte, to można powiedzieć, że Pismo Święte opisuje właśnie tą najwspanialszą historię czyli historię zbawienia czyli historię mojego i Twojego powrotu do Boga. Ona zaczyna się w Księdze Rodzaju, od razu po upadku pierwszych rodziców a kończy się powtórnym przyjściem na końcu czasów Pana Jezusa. I kiedy staramy się zgłębić wybrane teksty ze Starego Testamentu, to zauważymy, że bardzo często właśnie te wydarzenia czy osoby, które są bohaterami biblijnymi, są zapowiedzią przyjścia Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Wsłuchajmy się w jedną z takich historii, która została zawarta w Księdze Wyjścia. Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana, rzekli do Mojżesza: Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie? Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział Ludowi Nie bójcie się. Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy bądźcie spokojni. Ta przed chwilą przytoczona scena oczywiście jest wydarzeniem historycznym, ale ona również zawiera w sobie pewne symboliczne przesłanie, które właśnie odsyła nas do osoby Jezusa Chrystusa. W tej scenie widzimy Mojżesza, który wezwany przez Boga wyprowadza naród wybrany z niewoli egipskiej, w której ten naród trwał przez 400 lat. I to jest pewna scena, która miała miejsce w historii ludzkości, ale ona nam pokazuje, czy zapowiada przyjście nowego Mojżesza, nowego Mojżesza, którym jest Jezus Chrystus, który nie tylko nas wyprowadza z niewoli egipskiej, ale właśnie wyprowadza nas z niewoli grzechu. Mojżesz prowadzi naród wybrany do ziemi obiecanej, a Jezus, nowy Mojżesz, prowadzi nas. Do ziemi obiecanej, to znaczy Królestwa Niebieskiego. I też w tej scenie nie ukrywam, że bardzo pocieszające i budujące dla mnie jest zdanie, które Mojżesz wypowiada do narodu wybranego w momencie, kiedy oni stoją nad brzegiem Morza Czerwonego, mają już za plecami wojska faraona, tak jakby ten grzech, ta niewola chciała ich dogonić i znowu wziąć w swoje panowanie wówczas Mojżesz do tego zatrwożonego ludu mówi takie słowa Pan będzie walczył za nas. I to są słowa, które warto jakoś tak mocno wyryć w swoim sercu, zwłaszcza w takich momentach, kiedy przeżywamy takie spotkanie ze swoimi słabościami, grzechami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, to warto właśnie mieć w sercu to zdanie i głęboko wierzyć w prawdę, która... Z tego zdania wypływa, że Pan będzie walczył w naszym imieniu, nie bójmy się. To, co pozostaje po naszej stronie, to właśnie wiara i głębokie zaufanie i otwartość, właśnie na tego, który jest na pewno zawsze większy od tych wojsk faraona, które symbolizują nasze słabości, grzechy, czy od różnych niewoli, w które wpadamy. Teraz chciałbym, żebyśmy wspólnie wsłuchali się w tekst Ewangelii, świętego Jana, która bez wątpienia jest sercem całej Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił. Ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Tak jak powiedziałem, to zdanie, czy zdania z Ewangelii Świętego Jana, dla mnie są sercem Ewangelii. Warto to zdanie odczytać osobiście. Tak Bóg umiłował mnie, że za mnie oddał swojego jedynego syna. Pan Jezus nam objawia miłość ojca. Ojciec to jest ulubione słowo Pana Jezusa. Oczywiście, poza tym, że Pan Jezus przyszedł na świat, żeby nas zbawić, to przyszedł również na świat po to, żeby nam przypomnieć o tej niezwykłej, niewyobrażalnej miłości Ojca. I warto właśnie wejść w tą tajemnicę osobiście, to znaczy, że Bóg Ojciec dla mnie oddaje swojego jedynego Syna. Myślę, że trochę się do tej prawdy przyzwyczailiśmy. Widok Krzyża może już nas tak bardzo nie wzrusza, ale warto sobie jakoś tak uzmysłowić, że za śmiercią Jezusa na drzewie Krzyża stoi konkretna decyzja Boga Ojca, że w pewnym momencie Bóg Ojciec musiał podjąć decyzję: Czy za grzech mają umrzeć ludzie, czy Jezus Chrystus ma umrzeć za grzechy? Całej ludzkości. I Bóg podejmuje z miłości do mnie i do ciebie dramatyczną decyzję. Oddaje swojego jedynego syna, tego, który jest zupełnie niewinny, nieskalanego baranka, żeby poniósł karę za grzechy wszystkich ludzi. I myślę, że spojrzenie na Krzyż nie ma w nas budzić jedynie wyrzutów sumienia, ale ma nam przypominać o tej największej miłości. Nie wiem, kiedy czujesz się załamany, kiedy czujesz się smutny, kiedy czujesz się niekochany, kiedy czujesz się osamotniony, to warto spojrzeć na krzyż nie po to, żeby zobaczyć w nim tylko cierpienie Chrystusa, które spowodowane jest naszymi grzechami, ale warto w tym krzyżu zobaczyć miłość Trójcy Świętej, że ja jestem aż tak bardzo kochany, że Bóg Ojciec za mnie oddaje swojego syna nie dlatego, że sobie na to zasłużyłem, ale dlatego, że potrzebuje jego miłości, która jest większa od mojego grzechu. Potrzebuje jego zbawienia. Tą tajemnicę miłości Boga Ojca, który podejmuje decyzję, żeby mnie zbawić, ofiarowując swojego syna, przeżywamy w czasie każdej eucharystii. W czasie każdej eucharystii Jezus Chrystus za mnie i za Ciebie oddaje swoje życie, po to, żebyśmy my, przyjmując tą ofiarę, mieli życie w obfitości, po to, żebyśmy przyjmując tą miłość Boga, potrafili kochać siebie i innych ludzi, ale także, żebyśmy mocą Boga potrafili odpowiedzieć na Jego miłość. Posłuchajmy kolejnego fragmentu z Pisma Świętego. Tym razem wsłuchamy się w słowa Świętego Pawła z listu do Efezjan. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteśmy zbawieni. Razem też wskrzesi i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski. Wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. W tym krótkim fragmencie z listu do Efezjan święty Paweł dwukrotnie powtarza bardzo ważną prawdę na, na drodze wiary, a mianowicie prawdę o tym, że jesteśmy zbawieni przez łaskę. Łaską bowiem jesteście zbawieni. I to jest bardzo ważna prawda, bo ona nam przypomina o tym, że zbawienie jest darem Boga, że nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć na to, żeby Bóg nas zbawił. Nie jesteśmy w stanie Wysłużyć sobie Jego miłosierdzia, możemy ewentualnie ten dar przyjąć całym swoim sercem. I czasami mamy taką pokusę, żeby zasłużyć sobie na miłość Boga albo żeby zbawić się o własnych siłach. Zwłaszcza kiedy gdzieś upadamy, kiedy popełniamy jakiś grzech, to warto zwrócić uwagę na to, czy ja wówczas nie uciekam od Boga, czy nie mam wtedy trudności z modlitwą, z nawiązaniem więzi z Panem Bogiem. I czasami właśnie mamy taką pokusę ucieczki, tak jak Adam i Ewa w raju po popełnieniu grzechu. I wydaje nam się, że dopiero kiedy nadrobimy wszystko, kiedy pojednamy się z Bogiem w sakramencie spowiedzi świętej, to wtedy dopiero będziemy mogli wejść z Nim w relację. Bo wydaje nam się, że Bóg nas nie może kochać, kiedy jesteśmy zbrukani grzechem, kiedy jesteśmy... Po prostu przez nasze złe uczynki, myśli czy słowa od Niego oddzieleni. I warto właśnie przyjąć tak całym sercem tą prawdę, że Bóg kocha mnie za darmo, że daje mi to zbawienie niezależnie od moich uczynków. Ja już jestem w wierze zbawiony. Wszystkie moje grzechy, te, które popełniłem, te, które popełniam teraz i te, które popełnię w przyszłości, są już odkupione. E, tylko e, teraz jest ruch po mojej stronie, czy ja chcę ten dar Bożej miłości przyjąć? Bo może być tak, że ja ten dar odkupienia e, nie chcę przyjąć w swoim życiu, że uciekam przed Panem Bogiem, że wydaje mi się, że mój grzech jest większy od Bożej miłości. I tutaj można przytoczyć historię dwóch osób, dwóch apostołów, Piotra i Judasza. Judasz popełnił grzech, wzgardził miłością Jezusa, ale bardziej niż w miłość Jezusa uwierzył w to, że jego grzech jest większy niż łaska Boga. Natomiast Piotr również zdradził Jezusa, ale on na szczęście otworzył się na to doświadczenie Bożej miłości. I w gruncie rzeczy to doświadczenie słabości otworzyło go na zupełnie nową jakość w jego wierze. I może tak też jest w Twoim i w moim życiu. Że bardzo się skupiamy na naszych słabościach, bardzo skupiamy się na naszym grzechu, a zapominamy, że istotą naszej wiary nie jest jedynie walka z grzechem, ale przede wszystkim jest przyjęcie Bożej Miłości. Bo to, co nas przemienia, to nie jest tylko. Nasz intelekt czy nasza silna wola, bo sami wiemy, że to się niejednokrotnie nie sprawdza w naszym życiu, ale to, co nas przy, przemienia, to jest właśnie przyjęcie darmowej miłości Boga, który kocha mnie właśnie takiego, jakim jestem. I warto sobie zrobić też taką modlitwę: stanąć przed Bogiem z całym bagażem swoich trudnych doświadczeń, słabości, grzechów i zapytać się Boga, czy takiego mnie kochasz. Czy takiego mnie chcesz? Czy takiego mnie przyjmujesz i akceptujesz? Myślę, że na te wszystkie pytania otrzymamy od Boga odpowiedź twierdzącą. Właśnie takiego Cię kocham, ale pomimo tego, że jesteś słaby, to Ja chcę Cię doprowadzić do świętości mocą swojej łaski. Wierzę, że wszyscy jesteśmy zbawieni. Tylko pytanie jest, czy ja z tego daru, z tego największego daru chcę skorzystać. A może cały czas uciekam przed Bogiem, wybierając zupełnie inne wartości, które może są ważne, ale które niekoniecznie muszą być w moim życiu najważniejsze?